jak znaleźć najlepszego handlowca na rynku i jak przeprowadzić z nim rozmowę rekrutacyjną. Na pierwszą część pytania napisano bardzo wiele, w odpowiedzi na pierwszą część pytania napisano bardzo wiele książek i artykułów. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Możemy próbować w czasie rozmowy rekrutacyjnej sprawdzić i zadawać takie pytania naszemu przyszłemu kandydatowi, które określą jego cechy charakterologiczne i kompetencje miękkie, które u handlowca są najważniejszym elementem w czasie pytań lub zadań rekrutacyjnych. Pamiętajmy, że handlowiec w przyszłości jest wizytówką naszej firmy. W związku z czym w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, która może polegać na zwykłej i spokojnej rozmowie z daną osobą, obserwujmy jej zachowania, obserwujmy jej sposób ubioru, ale także umiejętność wysławiania się, spokój wewnętrzny lub też wręcz odwrotnie nerwowość. Dajmy szansę danej osobie wypowiedzieć się i zapytać o naszą firmę, bo przecież handlowiec powinien wiedzieć, dla jakiej firmy pracuje i dlaczego chce w niej pracować. Bardzo dobrym elementem procesu rekrutacji osób na stanowisko handlowca jest tak zwany assessment center, czyli centrum oceny, które powinno być wykonywane przez fachowców, ale my wewnątrz firmy również mamy możliwość przekazania handlowcowi małego zadania do wykonania, na przykład poprzez zadanie mu pytania, w jaki sposób będzie pan, pani pozyskiwał pierwszego dnia pracy klientów dla naszych produktów. Osoba, która wie i jest naprawdę zainteresowana naszą firmą, odpowie nam po pierwsze nazwą produktu, po drugie powinna przekazać kilka własnych pomysłów na temat organizacji dnia pracy handlowca i pozyskiwania klientów. Jaki powinien być dobry handlowiec i o co powinniśmy go pytać, co powinniśmy sprawdzać. Handlowiec to nie tylko umiejętność mówienia, ale także umiejętność argumentowania swoich wypowiedzi, asertywność i odporność na stres. Pamiętajmy, że przez cały czas procesu rekrutacyjnego powinniśmy sprawdzać wszystkie te elementy przez zadawanie nie tylko pytań, ale umożliwienie wykazania się działalności kandydata w grupie. To właśnie umożliwia assessment center.